Przechodzimy do punktu 5.2.d. Projekt uchwały jest w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Mejera w Krakowie. Oddaję głos. Tego samego wniosku dodatkowe pismo, które poszerzyło zakres o jedną jeszcze działkę. Ono dobrze, dotyczy jednego inwestycji. To w takim razie uchwałę cofujemy, bo wprowadziliśmy ją tak naprawdę ponownie, czyli mieliśmy bardzo tą samą uchwałę. Tą, którą referowałem pierwszą, jest tą wrócona. Dobra, to zupełnie nie wpłynęło. Nie, bo mieliśmy ją już jako wprowadzoną do porządku. Ona była jako także. Dobrze, w takim razie przechodzimy do punktu 5.3a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia. Dobrze. W takim razie przechodzimy do punktu 6a. Projekt uchwały w sprawie planu finansowego wydatków Gminy Strony Białej w 2013 roku. Małe zamieszanie wynikało z tego, że Komisja Infrastruktury dała druk na uchwałę, która była już wpisana do Komisji Edukacji. Ale wyszliśmy. Nie zapytam. Proszę Państwa, jeśli chodzi o plan finansowy, macie go na odwrocie uchwały. On jest zgodny z projektem planu, który przyjmowaliście w tamtym roku. Po prostu taka jest procedura, że po uchwaleniu budżetu musimy przyjąć plan, który wcześniej jest projektem. Tak jest projekt budżetu, potem jest budżet przyjęty. Więc ta uchwała tak naprawdę nic nie zmienia. W przeciwieństwie do kolejnej, którą pozwolę sobie omówić od razu ze względu na to, że ten dotyczy planu finansowego. Po prostu sytuacja jest taka, że pani, która do tej pory u nas sprzątała, zrezygnowała ze sprzątania. Szkoda, aczkolwiek ona miała i tak pojawiła się pewne problemy finansowe przez to nasze sprzątanie, bo miała umowę, mimo że na córkę, mimo że córka była na L4 i w związku z tym kazali jej zrzucić więcej niż zarobiła. Więc tak wygląda sytuacja. Niemniej problem z sprzątaniem rzeczywiście jest. W chwili obecnej nie mamy nikogo do sprzątania biura. A kwota 5000, jeśli byśmy zatrudnili osobę, która nie będzie studentem, spowoduje, że po odprowadzeniu ZUS-u, podatku i wszystkich składek osoba za miesięczne sprzątanie będzie dostawała w okolicach 200 zł, więc po prostu nikogo takiego prawdopodobnie nie znajdziemy, dlatego jest propozycja, żebyśmy 1000 zł, który będzie pokryciem ZUS-u, przenieśli z zakupów na po prostu to sprzątanie w tej drugiej uchwale. Jako że omówiłem dwie uchwały, więc pozwolę sobie spytać, czy są pytania do obydwu, bo ten będziemy głosować jedna po drugiej. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Chciałam zapytać, tam jest artykuł spożywczy, sprzęt elektroniczny. Co za sprzęt elektroniczny? To jest nazwa paragrafu, czyli może być kupiony z tego paragrafu sprzęt elektroniczny i wszystkie te artykuły, które są tutaj wymienione. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze żadnych dokładnych planów co do wydatków. Jeśli byśmy mieli planować jakiś sprzęt elektroniczny, to jak już w tamtym roku wymieniliśmy komputer, to w tym roku logicznie byłoby wymienić monitor, który już również zaczyna sprawiać problemy, ale to dopiero się okaże, bo jeśli będzie działał dobrze, to nie będziemy tego robić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie druk 6a, czyli projekt uchwały w sprawie planu finansowego, przyjęcia planu finansowego w tym działu. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 za 0, 4, 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